główna nagroda oczywiście rower będzie do rozlosowania. Szczegółowe informacje tutaj udzieli Państwu Pan Jerzy Bożek, który będzie prowadził całą trasę Państwa. Króciutko dwa słowa. Bardzo się cieszę przede wszystkim z tego, że jest nas tak wielu. Proszę Państwa, bardzo miło cieszy, że nasz rajd cieszy się takim powodzeniem. Ja chciałem powiedzieć, że poza mieszkańcami z Ligoty, z Bronowa, Zabrzega czy Szczechowic, Dziedzic, są nami mieszkańcy także z Mazańcowic, Bielska-Białej, z Kaniowa, z Wilkowic, z Jawiszowic, z Pierssa, z Koczałkowic, z Kęt, z Jasienicy, z Roztropic, Międzyrzecza Górnego, Dolnego, Pszczyny i Stresnej. I bardzo nam miło, witamy serdecznie wszystkich w Ligocie. Proszę Państwa, dwa słówka tylko o bezpieczeństwie. Z przodu pojedzie policja, motocykliści, za motocyklistami policja i cykliści w obowiązkowych koszulkach, których nie wolno wyprzedzać. Proszę Państwa, jedziemy, trzymamy się prawą stroną, mówię to szczególnie do najmłodszych, nie przekraczamy osi jezdni. Maksymalnie dwóch rowerzystów koło siebie. Proszę zachować odstęp przed poprzedzającym rowerzystą, aby nie doszło do nieprzyjemnych najechań. Najlepiej 3 do 5 metrów. Każde hamowanie najlepiej sygnalizujemy przez podniesienie ręki do góry, aby nie doszło do nieprzyjemnych zdarzeń. Pojedziemy bardzo liczymi trasami. 3 obszary bardzo cenne przyrodniczo naszej gminy. Stawy Sokół Hałcnowiec, lasy, kompleks leśny Podraj i wałem rzeki Wisły. Życzę miłej zabawy. Aha, półmetek będzie, proszę Państwa, na stadionie w Zabrzegu. Tam... Na rowery z nami jedź. Weź rodzinę, zakręć kołem z nami jedź. I niech wesoło płynie czas. Jedź. Weź rodzinę, zakręć kołem z nami, jedź. I niech wesoło płynie czas wokół nas. Wstań z samego ranka, czas świętować dziś. Dzień rajdowy, odlotowy, z przyjaciółmi. Czekamy po tył dojeżdża, wiesz? Nie rodzinę, zakręć kołem z nami jedź. I niech wesoło płynie czas wokół nas. Rajd to jest przygoda, nie zapomnisz jej. Jak na skrzydłach poszybujesz z marzeniami. Pozostaną z tym gdzieś swoją radość i młodości. Szybkie tempo? Zabrzega na stadion, na przykład weź rodzinę, zakręć kołem z nami jedź. Jak i niech wesoło płynie czas wokół nas. Na rowery z nami jedź. Weź rodzinę, zakręć kołem z nami jedź. I niech wesoło płynie czas. Weź rodzinę, zakręć kołem z nami jedź. I niech wesoło płynie.
rodzinę, zakręć kołem, z nami jedź. Została skrócona ze względu na warunki pogodowe. Rajdu Ligockiego organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ligoty w oparciu o regulamin jest nagroda dla najstarszego uczestnika, ale regulamin również mówi, że nie może dostać nagrody osoba, która w poprzednim rajdzie już taki tytuł osiągnęła. Dla takiej osoby, dziękując oczywiście, że jest z nami, mamy nagrodę pocieszenia, ale tym razem będzie taka sytuacja, że jest wśród nas osoba starsza, ale nie otrzyma tej nagrody dedykowanej właśnie kategorii dla najstarszego uczestnika. Prosimy do nas pana Emila Gamrota. Nie otrzyma, prosimy o brawa. Bo jest najstarszym uczestnikiem i dla pana Emila Gamrota będzie nagroda pocieszenia, a zgodnie z regulaminem w dniu dzisiejszym nagrodę w konkurencji za drugiego najstarszego oraz pierwszy wyróżnionego przyzna jury panu Henrykowi Kocurek. Henryka Kocurek prosimy do nas. Dziękuję za oklaski. Dziękuję za oklaski. Widzicie państwo, jaką wartość i znaczenie ma wasz aplauz, oklaski wyrażone dla pana. Dziękuję bardzo i państwu, i panu. A pan Henryk Kocurek odbiera nagrodę i tytuł najstarszego uczestnika rajdu. Również prosimy o brawa. Czy uczestnik rajdu nie otrzymał statuetki? Który samodzielnie była to dziewczynka o imieniu
Kinga Olma. Prosimy jeszcze raz Kingę Olmę. I jeszcze raz brawa. Najliczniejsza rodzina nie wygrała wcześniej, ale teraz tę nagrodę może otrzymać. Prosimy. Seniora rodu. Co prawda, jak tu mi podpowiada pan Jerzy Bożek, rodzina wystąpiła w sile 18 osób. Zdradzę państwu, że nagrodą jest grill dla 8, ale myślę, że znajdziecie sposób, żeby sobie z tym poradzić. Nie przewidzieliśmy. Producent nie przewidział tego, że taka nagroda może być właśnie przyznawana dla tak licznych uczestników. Osobiście pan Jerzy Bożek dostarczy, bo nie możemy ustalić położenia tego grilla. Musieliśmy się, drodzy państwo, ewakuować, bo bardzo pada na zewnątrz, ja to widzę przez te drzwi. No więc palić grilla na zewnątrz byłoby trochę... Moi znajomi osobiście dostarczą. Ja mogę gwarantować, pan radny Jerzy Bożek jest solidna firma, jak to się mówi, a to są znajomi, tak mówi, także do rodziny państwa Kopeć dostarczy. Oklaski były czy nie były? Były, dziękujemy. Po raz drugi. Drodzy państwo, teraz mamy nagrodę dla najliczniejszej reprezentacji szkoły. Szkolna reprezentacja. Też to jest tradycją tych rajdów. Tą najliczniejszą reprezentacją szkolną jest szkoła podstawowa numer 2 w Ligocie, w Miliardowicach. Zapraszamy przedstawiciela szkoły. Kolega, dziękuję za oklaski, a ja dziękuję za udział i gratulacje. Bardzo sympatyczny młody człowiek. Czyje są dzisiaj imieniny? Jest ktoś, kto ma takie imię, co są dzisiaj imieniny? Nie ma. Wczoraj był Leszka, no chłopak. A dziś? No najlepszego. Dobrze, nie będziemy czekać. Kinga, taka była propozycja. Jest dziewczyna, która ma na imię Kinga? Jest Kinga wśród nas? Nie ma Kingi, to Ole prosimy. Jest King. Gdzie jest Kinga? Ale Kinga? Aha, no właśnie. To prosimy Kingę do nas. Będzie nam Kinga pomagała losować. Będziemy współpracować. Proszę, wyciągaj karteczki. Pan będzie. Losujemy numer 112. Wszyscy wpatrzeni w swoje karteczki. Teraz tylko to się liczy. Losowanie nagrody głównej w postaci tego oto roweru wersji damskiej, ale myślę, że i mężczyzna też jakby losuje może. Ale jeszcze chcę powiedzieć, że mamy dodatkowo tu z urzędu do państwa nagrody pocieszenia. Ale zasady tutaj dla wszystkich, którzy nie otrzymali nagrody, i będziemy za chwilę zdradzać, tutaj pan Jerzy Bożek będzie głównym, że tak powiem, jurorem, jeśli chodzi o zasadę przyznawania tej nagrody. Ma swój pomysł, za chwilę go zdradzimy. Tak? Proszę państwa, mamy główną nagrodę. Ja proponuję, aby tą główną nagrodę wylosował dla nas człowiek, który tak sprzyja naszemu sołectwu, naszemu stowarzyszeniu i jest bardzo, bardzo osobą zaufaną w naszej miejscowości. I proponuję, aby tą osobą był pan burmistrz Błachut. Zapraszam pana do wylosowania głównej nagrody z tego worka. Będzie to najbardziej obiektywne losowanie, jakie może być. Proszę uprzejmie.
Ja dziękuję za to zaufanie. Jeszcze nie wiem. Otwieram karteczkę, nie patrząc, jaki to numer. Myślę, że za chwilę wśród nas będzie osoba, na której dzień dzisiejszy będzie szczęśliwy i wyjątkowy. Tą osobą jest posiadacz numeru trzycyfrowego. Przepraszam, że sprawiłem posiadaczom takiego właśnie numeru na dwa już zawód. Jest to dwójka z przodu. Wpatrujmy się dalej. Za dwójką jest piątka. I na końcu cyfra 1. 251. Czy to pan Kazimierz? Pająk, tak? Drodzy Państwo, jeszcze nie wiem, czy to... To jest ten numer. Brawo. Panie Kazimierzu, jakaż radość. Ale prosimy do nas. Nie wiem, czy... Właśnie, czy to z wrażeń? Pan się przygotowuje do tego, tak? Pan Kazimierz, do odbioru tej nagrody. Duchowo. Ale co, no, nie trzymajmy tutaj wszystkich w niepewności. Ja myślę tak, bo to jest rower, który może pan ofiarować żonie. A może, jeżeli żona ma, pan zamienić, bo taka możliwość też jest, u sprzedawcy na... Sprawdzamy, jak notariusz się muszę zachować. Już gratuluję, bo wierzę, że tak będzie. Pan Kazimierz jest osobą mi osobiście znaną od 25 lat, więc nazwisko wszystko się zgadza. Numer 251 jest. Młodzi chłopcy mają młode oczy, zdrowe, tak, potwierdzają. Znacie te cyfry. Wszystko się zgadza. Wszystkie zgadza. Drodzy Państwo, takie rzeczy się zdarzają nie tylko w telewizji. Widzicie, że tutaj też można, tak? Dziękujemy wszystkim. Ja przede wszystkim wam za tak liczny udział, to jeszcze nie koniec. Organizatorom, jak zawsze, wzięli na siebie najtrudniejszą rolę zorganizowania tego rajdu. Ale gdyby wy, drodzy Państwo, nie odpowiedzieliście na zaproszenie organizatorów, na pewno nie byłoby tej dzisiejszej wspaniałej frajdy i imprezy. Teraz, drodzy Państwo, te nagrody, które tutaj są, parę słów proszę, Panie Jerzy, żeby Pan powiedział, jak to Pan chciałby, żebyśmy robili. Ja myślę, proszę Państwa, tak, pewnością jest u nas wielu uczestników, którzy nie otrzymali żadnej nagrody i dlatego teraz tu mamy takich parę, które otrzymaliśmy z naszej promocji, z naszego Urzędu Miasta, z zaprzyjaźnionego Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów również, za co bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, ja myślę, że na koniec wypada podziękować panu burmistrzowi, panu wiceburmistrzowi za uczestnictwo w naszym spotkaniu. Brawa, brawa, brawa. I za pomoc w finansowaniu czy współfinansowaniu tego przedsięwzięcia. Dziękujemy bardzo i prosimy na następny rok z takim samym zaangażowaniem. Dziękuję bardzo. Ale proszę się rozjeżdżać, czy nie rozchodzić, ponieważ, tak powiedziałem, osoby, które nie otrzymały nagrody, nie wiem, czy wystarczy dla wszystkich, ale być może. To tutaj mamy, proszę, taki mamy, od tego zaczniemy. Proszę po sali rozdać wszystkim dzieciom takie coś. Proszę po sali tam rozdać coś. Ja jestem już w Czarnoleściu. Słuchajcie, tutaj my mieli jechać właśnie. Tu miała przebiegać właśnie trasa rajdu, jak widzicie. Rampa jest otwarta. Pogoda niestety pokrzyżowała te plany i z drugiego etapu no, praktycznie 4 km musieliśmy zrezygnować. Ja przejadę właśnie teraz ten drugi etap. No bo teraz pogoda się poprawiła, a że mnie tam deszcze nie straszne.
to ja tam mogę jechać. No, mieliśmy na względzie to, że są rodziny z dziećmi i w ogóle tego typu sprawy, więc ze względu na ten deszcz my ten rajd właśnie skrócili. Pierwszy raz w całej historii 7-letni tych rajdów ligockich się nam taki numer przytrafił. No. Ale kiedyś musi być ten pierwszy raz, no i trudno, no. Następnym razem będzie lepiej. Tu również miał być rajd rowerowy. To jest dzielnica Bagno w Ligocie. I tak oto kończy się relacja z tego rajdu w Miliardowicach. Pogoda dzisiaj odegrała główną rolę na drugim etapie. Zaczęło się na półmetku już szalało, potem przestało, potem doszło do wypadku za brzegu tuż przed tunelem koło poczty przy ulicy Gminnej. Tam odwieziono kogoś do szpitala. No, mamy nadzieję, że nic złego się nie przytrafiło. Pierwszy taki wypadek w historii ligowskich rajdów rowerowych. No i pierwszy raz plany tak doszczętnie skrzyżowała pogoda, choć teraz, jak widzicie, jest dobrze, ale te chmury zwiastują, że znowu będzie loło. No niestety za źle je. I to tyle.